Znaczy ja nawet próbowałem wstać wcześniej, bo zastawiłem budzik, uwaga, na 7:30. Miałem budzik. Wstałem o 8:30 jednak, bo byłem turbo po tym całym wypadzie. Naprawdę. Pasek staminy na zero był i potrzebowałem więcej niż 8 godzin snu. I go pokonało. Ale fajna przygoda była, San Panderson. Naprawdę. Podobało mi się. Podobało mi się. Fajni ludzie w ogóle tam na tym szlaku byli. I jakoś tak nawet zenjoyowałem ten czas z ojcem. Oj, z jego Lubą. Byliśmy w trójkę. Przyjemny wyjazd. A właśnie nie jest daleko z Wrocławia. Naprawdę nie jest daleko. To jest jakieś 100 kilometrów. 100... 106? 109? Więc to jest tak, wiesz... Pyk, pyk, pyk. Robisz. A cała ta trasa, żeby ją pokonać, no to z 4 godziny, ale to tak z zrobieniem zdjęć. Czyli jakby ktoś chciał tak po prostu się przejść bez zrobienia zdjęć, to myślę, że nawet mógłby to w 3 godziny zrobić. Okej, to są wielkie zmiany. Dobra, no to wejdźmy już po prostu w tą rozpiskę i zobaczmy, co tu się dzieje. Caitlyn, w cooldown zmieniają, ASRA tu zmieniają, czyli buff Caitlyn. Bo tu cooldown spadał aż 2 sekundy na ostatnim poziomie, to dużo, 12 na 10. Graves, cooldown, sekunda mniej, damage zwiększony. Kontynuują ten nurt, buffujemy AD dżunglerów, nerfimy i buffujemy AP mida, a nerfimy co? AP dżunglerów nerfimy pewnie, żeby wróciła meta maga na midzie i AD postaci w dżungli. Na to wygląda już tak po pierwszych tych zmianach, czyli... No ale to już tych patchów w tym kierunku parę było, to jest kolejny i chyba nawet może największy. To jeszcze się przyjrzymy. Caitlyn, Graves, Kindred, Lissandra, Q damage. Pewnie buff oczywiście, 20, air slow też zwiększony o 15% na pierwszym poziomie, później to samo. Ale samo Q damage 20, no wiadomo, to się maksuje, tym się puszuje linię. To robi różnicę. Ryze. No Ryze to jest typowy chyba champion Wardsów, ulubiony Riotu. Zawsze... No Riot lubi Ryze na Wardsach, więc tutaj troszeczkę mu pomagają, ale czy to jest dużo? No 5 obrażeń na Q to nie jest dużo, natomiast 30 sekund na pierwszym poziomie R-ki. Ja w ogóle nie wiedziałem, że Ryze ma 210 sekund cooldowna. Cooldown R. To naprawdę nie wiedziałem. No to jest, może to jest duży buff? Wiadomo, to jest taka R-ka bardzo taktyczna. Ona jest fajna, ale może w competitive. Na solo ku niespecjalnie. Częściej się używa po prostu do ucieczki z ganka. Jest dużo, bo jeszcze masz procent zwiększony damage, jak E nałożysz. Okej, okay. Czyli te 5 plus ileś tam procent może tam pomóc, tak? Na przykład jak są miniony jakimś low HP. No nie wiem, dostanę tam 5 HP, 10 HP, czy ileś. Możesz na 2 Q zczyścić wave'a na przykład. Twisted Fate, Q damage. Buff. No spoko, bo to jest buff APTF-a, a ADTF chyba nie jest teraz w najlepszej formie, nie widzicie go zbyt dużo. Varus, no i bardzo... Czeka, a to buff jest, kurwa. Oj, bo mi się wydaje, że Varus jest w bardzo dziwnej pozycji, bo budujesz pierwszego loketa i wygrywasz każdy matchup. To nie ma to za bardzo sensu, no ale tak jest z Varusem. Champion Nerfs, AUWowa, to jest jakiś chyba nowy heros. Okej, okay, kolejny nerf na Aurorę. A wiecie co, dziwi mnie. Myślicie, że Aurora jest teraz w dobrym miejscu, na zasadzie jest silnym czempionem? Wydaje mi się, że na topie nie radzi sobie jakoś kurwa za dobrze. Broken w chuj jest. Ale myślicie, że na topie też? Czy bardziej to jest midlaner aktualnie? Bo ja mam wrażenie, że to może nie jest dobra postać na topa. Z tego względu, że te bazówki jej bardzo obniżyli. I nie widuję nawet jej na górze. Ale też ma duży ban rate. No dobra. A zobaczcie, jakie tu poszły nerfy. Ta RK miała bazowe 250 i znerfili do 175 obrażenia za RK. Asha HP 30 zdjęli, no to może spoko. Bardzo popularna była ostatnio. Passive Branda zmniejszony. A, to jest w dżungli. Okej, okay, czyli wolniej czyści las. Base AD zmniejszony o 2. Katarina. Fajniejsza jest po tych zmianach, jak się skaluje lepiej i instant kumasz. Dadger to pasywka. Czekaj, ale ja nie wiem, jak działa Dadger. Że ten wylatuje z niej nóż czasem, właśnie nie wiem, jak to do końca działa. Katarina akurat nigdy nie grałem, ale okej. Okay. Kennen. A dziwne, że nerf Kennena może. Ken taki dobry teraz? Powiedziałbym. Dobry, no ale no może. LeBlanc. A też się dziwię, że tam LeBlanc nerfią. Pike. 4 armora zdjęli, sporo chyba, na pierwszym levelu. Rumble. Passive max health damage 6%, 5%. A zobaczcie, dostał tego nerfa Rumble, dosyć dużego, trochę zniknął i jeszcze go dociskają. Chyba nie chcą tego Rumble'a na Wardsach, żeby zdominował górną aleję. No ale on często się pojawia, niestety. O, a chciałem zagrać senne AP z Tamkenchem. I mówię do ryby, dawaj zagramy. Chciałem z Lewusem, ale on tam też nie mógł, bo jakieś tam miał swoje obowiązki. I nie zestestowałem, a już się okazuje, że nerfią. Widzowie, już nerfią AP senne. Q heal. 0,02 aperatio na healku. Air shield aperatio 70%, 50%. No nie, no to bardzo duże nerfy są. Bardzo duże nerfy. Terafin, shield. Znerfili 4 sekundy aż. Bo ten shield jest taki sam. Absorb life. No to jest ta runa, którą się gra... To właśnie przez tą runę też mi się wydaje. Yone bardzo dużo zyskał na midzie. Bo dostał kolejną runkę po second windzie.
Drago healuje. Jeszcze gra z Doran z Shielda, właśnie ten Absorb Life. Mam nadzieję, że to Verli trochę znerfią. Level 11, 18, było 12, 23, będzie 9, 23. Uuu, to jest bardzo duży nerf na linię tej runy. Bardzo duży. Cutdown działał tak, że jak ktoś miał powyżej 50% zdrowia, to biliśmy mu dodatkowe obrażenia, a teraz trzeba mieć 60% zdrowia. Tak? Dobrze myślę. To jest runa? Chyba tak. Bleed. 5, 120, 5, 100. Move speed. 11% na sekundę. Ale zobaczcie, jak Aurora została w tym patchu. Bo i tutaj ereczkę ruszyli. I Flita. Wiadomo, to można grać jeszcze pod piorun, ale no, grali chyba tego Flita zdecydowanie częściej. No i w ogóle dużo Herosa dostał tutaj nerfa. Yone dostał, nie wiem czy Yasuo grał Flita, ale Yone dostał nerfa. Bardzo mi się to podoba. Bo i Absorba mu zerfili, i Flita. Dwie runki, które grał. Celestial Opposition. Nie wiem, co to jest. A to nie jest ta kluczowa runka dla supportów? No to 10% slowa i, pół sekundy krócej działa. Warmog. Okej, zabili Warmoga. Zabili Warmoga. Więcej kasy za mnie MS-a. Tak. Jak grałem mu na ucieczce, spokojnie taki dojebany, ale wiesz co? Nie tylko Mundo. Ja robiłem Warmoga też na Malphite i zauważyłem, że nie ma lepszego buildu na Malphite'a. Nie było. Niż Sunfire Warmog. Bo to jeszcze fajnie boostuje twoje obrażenia z Graspa i z tego Sunfire'a. I jeszcze z pasywką Malphite'a się skalowało fajnie. Więc miałeś tam, nie wiem, 370 shielda załóżmy na Warmogu. Więc takiego spajka zostawiać na dwóch itemach, że naprawdę no można było wjeżdżać w adekery i go dojeżdżać. To jest bardziej nerf pod tanki supy. Zgadza się, ale inni rykoszetem też dostają. No tak, siemaczcie na czacie, jaki macie poranek? Ja świetnie się bawię, ale teraz muszę lecieć, bo zaraz podróż do Hiszpanii! Pa! Nie widziałem tego nigdy. Co? Pijecie to? Jem! Tak, p***e, bo ci wyj... LOL! Pijecie to? No nie, no mimo trochę takie bucowate zachowanie. No i mimo przesada. Tak wjeżdża się chłopa. No zapytał, czy jemy, czy jedzą. Trochę, wiesz co, zależy kto ma jakie standardy. No nie wiem, na przykład jeżeli to jest taki, wiesz, zadymiarze, no to w świecie zadymiarzy to będzie lekka przesada. Na przykład, no nie wiem, jakbyś pokazał to swojemu tacie, to będzie, o, ola Boga, co on gaduje, nie. Nie, chociaż może twój stary też lubi takie klimaty. Nie wiem, nie wiem, wiecie o co chodzi. Bo tamten ziomek, który podszedł, mógł też powiedzieć tak, przepraszam, jecie te chrupki jeszcze, bo jestem głodny. Jecie, to też miałoby troszeczkę inny wydźwięk niż, jecie to? Czy tam, nie no, nie powiedział, jecie to, po prostu zapytał. No ale on też mógł wypaść lepiej. Podsumowanie wyjazdu do Japonii. 20 minut, to dużo. Nie! Alex! Kurwa! Czerwona kartka! Jak możesz kole z cukrem pić jeszcze z butli, kurwa, 1,5-litrową? Brusik! Gdzie ty, kiedy tylko formę zbudujesz? Kolkę z cukrem. Ta, 2 litry. Dobra, ja nie kupuję w ogóle, nie kupuję nigdy butelek. No i już, i wiecie co? Już widać, kto z was pije kole. 1,75. Jaka dokładna cyfra tutaj została podana. Znaczy dokładna wartość. No i wyszło, to pije. Ta z cukrem, bo mi złą kolę przywieźli. Złą kolę mu przywieźli. Kurjeży, kurde. Cukier w ciebie. Nie, to jest piękne tłumaczenie, naprawdę. To w ogóle taki śmieszny post. To też już go widziałem wcześniej. Ale przeczytam wam. Kilka dni temu na Telebimie w centrum Częstochowy wyświetlono film dla dorosłych, w którym główne role odgrywali dwaj mężczyźni. Nagranie pokazano w ciągu dnia, kiedy w centrum miasta znajdowało się tłumy mieszkańców oraz pielgrzymów, którzy w tym okresie wyjątkowo licznie zmierzają na Jasną Górę. Trzeba mieć krowiego placka zamiast mózgu. Konsekwencje za publiczne puszczenie portali powinny być dotkliwe. Mieć tak smutne życie, robić coś takiego, demoralizując młodszych. Pokazanie męską miłość. Dzięki. Te ruchy powinny być szybkie. Czyli mamy 0,5 wszystkie? Dobra. I teraz tak, jak nagrywamy siebie? Gdzie patrzycie? Było faktycznie nie na lampę błyskową, chociaż i tak dobrze, że patrzycie w obiektywy. Że nie gdzieś tam, wiecie, uciekacie tym wzrokiem. Ale dobrze by było patrzeć najlepiej pomiędzy. Ja sobie wybrałam przez długi czas ten obiektyw, ale teraz koncentruję się tu po środku, bo aha, wtedy ten wzrok się nie rozbiega. One nagrywają tylnią kamerą. Wygląda korzystnie. Aha, a ty gdzie patrzysz? To zależy na co patrzę. To przykuje mój wzrok. O kurwa, ginie. Aj. On będzie miarkował.
Ginę. O, ginę. Nie było tutaj szans na ucieczkę. Koniec gry. Dobra, ej! 3 kile Herald! Zasłoń! Ja p***ole. Idzie do mnie? Patrzę. Może go zarabią w trójkę, co? Mają go? Mają go. Ale się zaraz wpierdli tam kamień, patrz to. Ja mam TP. Tepnę. Aj, zeslowowało mnie coś. Będzie mnie gonił. Nie wierzę, że on to odfleszował, kurwa, sfoga. To jest niesamowite. Foga, dałem R-kę i on odfreshował, widzieliście to? Chore! Chory refleks! Mogę na bota tepnąć, tepuję. Dobra, i tyle, teleport za teleport, spoko! Chodźmy prosto, oddajmy tego Drake'a i chodźmy.
Nie mogłem feszować już tego, ale dobra. Zerkowałem mu attack speed. Wygraliśmy. Jest super. Nidalka flashnęła. On jak nie powinien gonić, bo się wyje... Ale dobra, jest okej. Oj, dobra, pomiędzy dwóch, ale tak zabije. A nie zabije? Zabije. Dobra, wygraliśmy. Ciemisio. Papa!